Gdy zdecydowano o przeniesieniu najważniejszego miasta Rzeczpospolitej z Krakowa do Warszawy, to od tego momentu rozpoczął się niesamowity rozwój tego miasta, który zresztą trwa do dzisiaj. I o całej przeprowadzce zadecydowało parę mniej lub bardziej, ale przypadkowych czynników. Po pierwsze, Zygmunt III Waza, sprawca całego zamieszania, był silnie związany ze Szwecją i stąd miał bliżej do Skandynawii. Podobnie Litwini byli bardzo radzi z tego powodu, bo nie musieli jeździć na sejmy do dalekiego Krakowa, a Warszawa była idealnie w połowie drogi między Wilnem a Krakowem właśnie. I w końcu pożar na Wawelu skutecznie wypłoszył stamtąd mieszkańców i znaleźli schronienie, nowy dom na przyszłym Zamku Królewskim w Warszawie. Natomiast wraz ze wspomnianą przeprowadzką zadecydowano o jeszcze jednej ważnej sprawie, a mianowicie możnym i przedsiębiorczym mieszkańcom pozwolono na budowanie, uwaga, własnych, prywatnych miast dookoła starej Warszawy. Takie miejsca nazywano jurydykami i dzisiaj przyjrzymy się jednej z największych, a już na pewno jednej z najciekawszych. To właśnie tutaj, na Placu Grzybowskim, nawet po wielu wiekach czuć nadal ducha Jana Grzybowskiego, założyciela jurydyki Grzybów. Była to w tamtym czasie świetna inwestycja, genialny pomysł, aby ten teren dołączyć do starej Warszawy. Dlaczego? Stali za tym przede wszystkim ludzie, mieszkańcy, którzy się tutaj sprowadzili. Były to niezwykle przedsiębiorcze osoby, które świetnie skorzystały z przywilejów, zwolnień podatkowych nadanych przez Jana Grzybowskiego. Co w takim razie z nimi zrobili? Na przykład doskonale wiedzieli, że to piwo jest ulubionym napitkiem Polaków od dawien dawna. Istniało parę powodów takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, dawne piwo było znacznie mniej bogate w alkohol niż to współczesne, a po drugie, w procesie jego ważenia, czyli gotowania, ginęły bakterie, drobnoustroje, dlatego taki napój był znacznie bezpieczniejszy dla zdrowia niż na przykład woda. Dlatego w krótkim czasie, w zasięgu naszego wzroku, tutaj w obrębie starej jurydyki Grzybów powstało, uwaga, prawie 30 browarów. I to jest więcej niż dzisiaj w całym województwie mazowieckim, a mówimy o dość małym terenie. Ale to jeszcze nie wszystko. Gdybyśmy użyli wehikułu czasu i cofnęli się o kilkaset lat wstecz, to znaleźlibyśmy się w samym sercu targowego, gwarnego dnia, dlatego że Plac Grzybowski od zawsze cieszył się reputacją jednego z najlepszych targów Rzeczpospolitej. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że mieliśmy tutaj przeróżne towary z różnych zakątków Europy, które, uwaga, dało się kupować w realnie korzystnych cenach. I oczywiście był tutaj cały targ rozmaitości, ale przez te wszystkie wieki mieliśmy trzy hity sprzedażowe. Jakie? Warzywa, zawsze świeże, które dało się tutaj kupić prosto z furmanki, dosłownie prosto od gospodarza. W nieco późniejszym czasie artykuły metalowe, także wszelkiej maści i zboża, siano, słomę. I to może kogoś zdziwić, po co ludziom w centrum miasta taki, a nie inny towar, ale pamiętajmy, że przez całe wieki to była najlepsza pościel i miała także wiele innych zastosowań. I tutaj robiono tak dużo interesów, że mieliśmy tysiące kupców bogacących się każdego dnia, a z drugiej strony zadowolonych klientów. I to, co jest chyba najciekawszym elementem tego grzybowskiego targu, to fakt, że jego estyma była tak daleko posunięta, że obowiązywała tutaj ichniejsza grzybowska jednostka miary, jaką był łokieć grzybowski. I tradycyjnie łokieć jako jednostka miary to odległość od końca palca środkowego do wspomnianego łokcia i to wynosiło około 50 cm. W moim przypadku ma to zastosowanie, ale ten łokieć grzybowski był dalece dłuższy i miał około 70 cm. Czy to oznacza, że kupowano tutaj więcej i też była w związku z tym potrzebna dłuższa jednostka miary? Tego nie wiemy i już się nie dowiemy. Zostanie to jedną z tajemnic historii.
Z czasem te wszystkie stoiska targowe zamieniły się w regularne sklepy, czego najlepszym dowodem jest kamienica widoczna za mną, obecnie przy Placu Grzybowskim 10, gdzie jeszcze 100 lat temu obok siebie mieliśmy aż 6 niezależnych sklepików z artykułami metalowymi, obok mieliśmy wytwórnię wody gazowanej, kawałek dalej sklep wielobranżowy i na końcu składnicę papieru, abyśmy mogli pisać listy do ludzi na całym świecie. Po drugiej stronie placu natomiast, w rejonie obecnej restauracji Strefa, mieliśmy sporej wielkości skład drewna, po sąsiedzku uznaną fabrykę kleju, natomiast po drugiej stronie placu, pod Siódemką, znajdował się kolejny skład artykułów żelaznych, a obok niesamowita innowacja w postaci pierwszego w okolicy studia fotograficznego. Ono znajdowało się niemal vis-a-vis Kosmopolitana. Dlatego obok całego tego gwaru i takiego rzeczywiście ducha przedsiębiorczości w praktyce mieliśmy właściwie wszystko wygodnie pod ręką, dlatego komfortowo się tutaj żyło od bardzo długiego czasu. Ale zastanówmy się nad jeszcze jedną sprawą. Co oprócz tej żyłki biznesowej zaszczepionej przez Jana Grzybowskiego zadecydowało o sukcesie tego miejsca? Odpowiedzią na to pytanie jest bardzo przemyślana lokalizacja, którą świetnie widać z perspektywy 42 piętra apartamentowca Kosmopolitan, który buduje już tę nową historię Placu Grzybowskiego. I zarówno jest, jak i było to miejsce świetnie skomunikowane, a dowód mamy zaraz za tą szybą. Czyli to, co dzisiaj jest świetnie zarysowanym Placem Grzybowskim, dawniej było rynkiem jurydyki grzybów. I najbardziej interesujące w tym wszystkim jest to, że przez 500 lat zmieniały się tutaj budynki, ale rozkład tych dróg pozostał niemal w niezmienionym kształcie. No i właśnie, mamy tutaj dwie kluczowe ulice dookoła starej jurydyki grzybów, czyli po pierwsze ulica Grzybowska, która szła w kierunku zachodnim, w stronę Wrocławia. Natomiast, gdy popatrzymy na widoczne za mną stare miasto, to wtedy okaże się, że idąc wzrokiem właśnie stamtąd, w naszą stronę, to mamy pięknie zarysowaną drogę w kierunku Krakowa. I sama ulica Twarda była niezwykle ważną częścią tego krakowskiego szlaku. Jej nazwa też wiele tłumaczy. Była to komfortowa droga, która prowadziła po utwardzonej grobli, stąd ulica Twarda, a dookoła było tak dość bagniście. Mieliśmy tutaj sporo mokrego terenu, czego świetnym dowodem do dzisiaj jest nazwa pobliskiej ulicy o wdzięcznym brzmieniu Bagno. Z czasem wszystkie jurydyki, razem z jurydyką grzybów, połączono ze starą Warszawą i utworzono wielkie, potężne miasto, które rozrosło się do takich rozmiarów, że dzisiaj właściwie znajdujemy się w jego samym centrum. Dla ludzi dzisiaj i dawniej ta lokalizacja miała spore znaczenie. Zachowało się to nawet w paru wspomnieniach, a jedne mam w szczególności na myśli. Do najbardziej znanych mieszkańców okolicy, w której się znajdujemy, należał sam Bolesław Prus. Przez bardzo długi czas mieszkał tutaj, niezwykle blisko, parę metrów dalej, przy ulicy Twardej 6. Mieszkał tutaj na tyle długo, że powstało tutaj wiele spośród jego najważniejszych dzieł i zachował się także list, który napisał do swojej narzeczonej na temat najbliższej okolicy, a słowa brzmiały następująco. Dom pyszny, podwórze jak salon, ogród, fontanna, wodociąg, pompa, oto jego wygody. Dziś dla obecnych mieszkańców ma to podobne znaczenie, bo dobrze na samopoczucie wpływa bliskość zieleni Ogrodu Saskiego, Parku Świętokrzyskiego czy Parku Mirowskiego, a także bliskość wielkiej sztuki, na przykład pod postacią Galerii Zachęta czy teatrów w Pałacu Kultury i Nauki. Natomiast pyszność, o której pisał Bolesław Prus, może być rozumiana nieco szerzej jako obecność różnorodnych smaków z całego świata, które pobudzają zmysły i nigdy nie pozwalają na kulinarną nudę. To spowodowało, że ta stara jurydyka, a z czasem centrum Warszawy, jej niezwykle ważna część, była przed wybuchem wojny najbardziej zaludnioną częścią całej stolicy, a to oznacza, że ludzie od niemal zawsze chcieli tu po prostu mieszkać. I prawdopodobnie ta jedna sprawa nie zmieni się przez wieki, bo tak trwały ślad
pozostawił po sobie Jan Grzybowski i jego następcy.